Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Automotive Car Iron Remover. I od razu powiem, co to jest i to będzie szybki strzał. Pachnie migdałami. Pro Elite Rednox. Rzucam na Mańka, tutaj już wleciał Borygo. Teraz chcę sprawdzić, na ile poprawi to Tendejron, czyli od Pro Elite'a, czyli od Automotive Car. Zobaczymy, jak sobie radzi z tym atomizerem. Ojej, jaka żenada, zobacz. Ale kurde glut, tragedia. No tutaj to jest w ogóle wieś tańczy i śpiewa, coś obrzydliwego. Nie no, dramat. Zobacz, klei się. Nie radzi sobie w ogóle ten atomizer z tym produktem, w ogóle. To lepiej w ogóle wcale go nie używać. Nie no, tragedia, zobacz. Widzisz, co się dzieje? Nie daje rady. W ogóle... No nie ogarnia, nie ogarnia. Idę po inny atomizer. No wziąłem oczywiście jedyny słuszny, nie? Canyon. Tu akurat podruba od Clintecha, którego już nie ma. Ale ten go przynajmniej, mam nadzieję, udźwignie. Jest. O, tak. Tylko ten go dźwiga. Ten produkt dźwiga tylko i wyłącznie Canyon, tak jak mówiłem. No, Automotive trochę sobie tym strzelił w kolano z tym atomizerem. Produkt sam w sobie jest fajny. Ja go nie lubię, bo on jest za gęsty, on się nie nadaje do czochrania. Ale o tak zarzucić, jest miły i przyjemny ze względu, słuchaj, na zapach. To trzeba przyznać. Wybiera też nie najgorzej oczywiście. Nie jest to mistrz, ale nie jest zły. Aplikacja tego produktu to jest po prostu tragedia. W porównaniu do Borygo, to Borygo aplikowało się gualą fenomenalnie. Tu tym atomizerem też jest dobrze, ale opór stawia niesamowity. Oczywiście początkowy strzał, wiadomo, że jest glut. Wywalę całą butelę pewnie, butelkę prawie na to. Albo i nie, zobaczymy. Ach. Dobra, tu zobaczymy, w słoneczku. No dach jest na pewno nagrzany. Biały nie, no ten, mówię, to słońce już tak nie grzeje jak latem. Ojej, już mnie ręka boli. Masakra jest ten produkt. Jego to warto było rozcieńczyć, ale jadę koncentratem. Ach. Także, jeżeli chodzi o produkt, to już u mnie na kanale był. On nie jest zły ten produkt, on jest bardzo dobry, to nie ma... Znaczy bardzo dobry, dobry, o tak. Do felg, jak chcesz, żeby posiedział ci długo, będzie idealny. Jest gęsty, żelowy. Kładziesz go, on potrzebuje czasu, żeby się rozpędzić. To nie jest tak, że ładujesz produkt i on szybko reaguje. Nie, on musi mieć czas, zanim on ruszy. Z jednej strony to dobrze. Na felgach będzie siedział idealnie. No i przyjemny zapach, no to trzeba przyznać, że tutaj nie można nic powiedzieć, jeżeli chodzi o zapach, jest cudowny, jak na Dejrona, migdały. No i całe pół litra, tak jak mówiłem, pójdzie na Mańka. Na Audi mogłoby mi zabraknąć. No, o, ale się zmęczyłem. Masakra, naprawdę, nic miłego. O, tu i o. Ok. I zostawiamy. Tu jeszcze blac. No niestety trzeba pilnować. Aha. Tam, teraz, gdzie niegdzie za dużo, gdzie niegdzie za mało. To jest właśnie z tymi żelowymi minus. No i zobaczymy, czy coś zbierze, czy coś nie zbierze. Czas 12.56. 12. No dobrze, teraz tak, rękawice. Mokrą najlepiej właśnie. Dlaczego? Bo będziemy jechać po lakierze. Można powiedzieć, że produkt się już rozpędził. O, i teraz z wodą klei się. No tragedia. O, jak on nie lubi wody. Jak on nie lubi miziania. Zobacz. No taki jest Automotive, przepraszam. Car, co to jest? Automotive Car. Iron Remover. Iron. The Ironizer, niech będzie. O. Patrz, tragedia. Nienawidzi. Nienawidzi wody, nienawidzi miziania. Ogólnie dno i wodorosty. Nie lubię tego produktu przez tą swoją konsystencję.
Jak nie robisz tego w garażu, to wszystko się do niego klei. Każda mucha. Wszystko po prostu. Pracujesz z muchami na lakierze. Na szczęście jest to biały. Zobacz, ile tego materiału. Tutaj, przy drzwiach, słuchaj, gdzie była lotnarza, zebrał pięknie. Ten Borygo, naprawdę. To, co miał zebrać, zebrał. Tam, gdzie są grube wrzery, już sobie nie poradził. I dlatego, moim zdaniem... A, Borygo. Widzisz, mówię o Borygo. A... O, Borygo, tak, bo Borygo już było. A Rednoksik tutaj uzupełnił go. Przepraszam, Automotive Car. Kurczę, mieszam się, bo to trzy firmy, daj spokój. Ładnie, ładnie, ładnie. Fajnie, fajnie. Elegancko. No, jakby luksusowo. No dobra, no co ci będę więcej mówił? No, no, no. No dla mnie to jest, tak jak mówię, Pro Alight Rednox, który jest gęsty i jest ciężki w aplikacji, w docieraniu. Lotną rdzę wybiera całkiem nieźle. On tak jak RRC, trzeba go później ruszyć. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.